Witam was, salut, jeszcze nie wiem jak się będę witał. Generalnie to witajcie w moim pierwszym odcinku z serii... O, fajnie, Snapchat. Co? Nieważne. W pierwszym odcinku z serii Call of Duty World War 2. Jest to gra, która toczy się na terenach Francji, wówczas okupowanej przez Rzeszę Niemiecką. I no, i będziemy sobie odbijać te tereny, będąc Amerykanem. Tak więc ogólnie gra podobno zajebista, jeszcze w jej nie grałem. Jedyne co, to jak widać, zaraz wam pokażę, już trochę zacząłem grać, ale to dosłownie było 10 minut gry, by zobaczyć, czy komputer mi się nie spali. I póki co wychodzi zajebiście. No i właśnie tak wygląda, prawie jak w Hoju czwórce. I no, tak więc lecimy z tematem. Chyba możemy zacząć od nowa, nową grę. Grałem sobie na normalnym, bo się bałem, tak szczerze, ale mi się wydaje, że nie będzie tak źle. Znaczy tam mi tak źle nie wychodziło, więc weźmy doświadczony. 1 września 1939, II wojna światowa, ponad 50 krajów, 165 milionów ofiar. Najkrwawszy konflikt w historii ludzkości. Tak się zaczyna nasza gra. Okropna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. I witamy we Francji. Tu jest Londyn. Mimo że ja to widzę trzeci raz tą czołówkę, czy tą czwarty, to i tak ciarę za każdym razem mam, nie? O, ja pierdzielę, nie? Ja nie wiem, co już ta gra, już tutaj się zapowiada zajebiście. No i to jest nasza postać główna, którą będziemy grali. No i zajebiście. Paul, jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej. Odwracam się. Większość moich kumpli ze szkoły. Jak ja uwielbiam, kiedy ci lektorzy przeklinają mnie. To jest dla mnie miód dla uszów. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Styles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Yellow to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A, podnieśmy nieco stawkę. I to mnie wkurza, że ten lektor jest naprawdę głośny. Święty Michał, to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserin. Zussman, 3 razy w 10 sekund. I jest twój. No nie wiem. O, zawsze może spękać. Stawiam na Zussmana. Okej. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu,
Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, a Jelo bije się jakby no było... No i po temacie. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A chamskie... Durny wisielek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej, ja tam go szanuję za ten tekst. Sprawa, spóźnimy się. To idź. Ja nas idź, ochronię daję. Idź spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie. Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie. Nie ma mowy, sierżancie. Ten ma nieśmiertelny, głupi antychryst. Za mną! Nie wiem, czy w ogóle powinienem... Mam chwilowo farta. A więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia, a potem Ren. Damy radę, Daniels. Nie wiem, czy w ogóle powinienem się odzywać podczas dialogu, ale to jest pierwszy odcinek, będę mieszanie robił. Division! Ale zajebiście. Nie no, że tu aż taki głupi nie jestem. Wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Tu nie ma co się... Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. No i dalej ciarki mam, fajnie. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Mhm. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Dobra, gra się zaczyna, to sobie pozwólcie, że sobie ściszę grę. Więc teraz, wtedy. Lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, dobra. Żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Zaraz się zacznie akcja. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Ej, końcówkę chyba każdy zna. Zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się szeregowy? Nie, ser. A powinien być. Daniels! Masz od dnia? To jasne. C to było, C. Już zapomniałem. Fuck. Uwaga! Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Od początku chciałem kupić tą grę, ponieważ zakochałem się w Call of Duty 2. Z tym, że tam zaczynaliśmy od bitwy w Moskwie. Graliśmy rolę Rosjan, ale też było zajebiście. Kurwa mać! Jakieś 100 metrów! To mnie nigdy nie będzie nudzić. Zgodnie z planem! Kuku! Kopeco! James! Rozwalcie ten trud rurą Bangalore!
przygotować się! Siema! Chodź, Sirenioce! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! No i się zaczyna. Ajajajajaj! Ja bym się tam zesrał na jego miejscu, nie? Gość bez głowy, ręce machają. Znaczy machają, latają. Nie wychylaj się i dawaj naprzód! No. Weź Bangalora i dostań się do wału! Musimy zgarnąć się do bunkru! Daniels! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Ej, coś czuję, że nie będzie zarabiania na tym filmie. Dasz radę! Tak jest! O Jezu! O, gościu w szoku. Nie ma co się dziwić. O Jezus, już! Co tak szybko? Halo! Nie, 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 nie! Kurde! Teksturki są świetne. O nie, zostawcie mnie! O co tu chodzi? Za pierwszym razem mi dobrze szło. Może dlatego, że miałem poziom niżej. Nie! Dlaczego? Dobra, ej, to jest stresujące, nie? Szybko, szybko, szybko! Nie, nie! No kurde bele! Dobra, nie. A jednak, trzeba było się skryć, do kurde bele. Person tam biegnie. Do autka. On chce ewidentnie mechanikiem zostać. Gleba. Teraz się położę. No i patrz, strzelają do mnie frajerzy. Zabiję ich? Niemożliwe. Szybko. Dobra. Teraz albo nigdy. Jest! Jest! Daniels! Użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do bunkru! Spoko, mordo. Prawie na miejscu! A to śmieszek, patrz. Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchnie! Dobra. Teraz się zaczyna, z tego co pamiętam. No bo nawet muzyka się zmieniła. Co?! Kiedy jestem z Niemcami w drużynie? Chyba, że mi pod celownik wszedł. Dobra. Lecimy tędy. No i nie zdążyłem. Ta rana wygląda kiepsko, proszę weź to. Dzięki, stary. Ta rana wygląda kiepsko. Faktycznie. O, w mordę jebana. Przepraszam bardzo. Dobra, żyjemy. Przeładuj to, mordzia. A. Granat, 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 granat. Tam rzucił frajer. Ops. Minus jeden. Wow. Minus dwa.
Są to apteczki? Absolutnie nie. O, tu jest apteczka. Mamy puszkę paprykarzu. Ojej. Ojej, ojej! 6-6. Nara. No dobra, ale pomóż mi. No jest bunkier i co ty na to? Co to jest? O, pamiątki tu są. I tutaj chyba skończyłem grę. Chyba tu to było. Z tego co patrzę na podgląd, to jest zajebiście. Co? O! Bardzo dobrze! Co ja miałem zrobić? Co ja miałem rzucić? Siema. Daniels, idziesz z Usmanem przodem. Który to mówi? Ten. Jazda. Lecimy, lecimy. To jest tu, to jest tu. No wychyl się, wychyl. Jak się rzuca granat? Trzy? Nie. G? O, G. Jak w wujce. No Jezu, żeś mi wrzedł pod celownik, ty piczo. Tam jest menda. A, on już nie żyje, spoko. Daj. A ja mam jeszcze dwie. A ty frajerze. Jaki czerwony się zrobił. Się zawstydził chłopak. No chodź. No to chodź tu! Tutaj! Leci! Fajnie, że się patrzył gdzie indziej, a rzucił gdzie indziej. Frajerze. Ale zbuły się dają. I teraz jest... Easy peasy. Mam nadzieję, że nie wykrakałem. O Jezus! O, wykrakałem! Nie żyją, nie żyją. Ja bym apteczkę przytulił. A, 1 na 5. O, jest apteczka. Dobra, lecimy dalej. Ile jest minut? 20 minut już. I tak będę musiał wyciąć. Dokąd? Gdzieś tu? Chyba tu. Musimy je zdjąć. Niech ktoś mi pomoże. Musimy się dostać do bunkru. Jesteś ranny? Nie jest tak źle. Dobrze, że go usłyszałem. Ja go zignorował pewnie, znając życie. A to jest ten bunkier. Spoko, mordzie. O Jezus! Daj mi apteczkę. Tutaj! Robi się! Co? O nie, to jest mój? Tam jest.
Skąd ja te amunicje podnoszę? Ja nie wiem. O! Frajerze. Apteczki są, ja za apteczkami będę tylko się obracać, nie? Jako, że mam 4, to mogę zjeść jedno. Zjeść apteczkę. Czemu nie? Ło! Naprzód wszyscy, bunkier czysty. Co za... tak lepiej niż z boku. Którędy? Tu dobrze idę? Chyba... dobrze idę. Następna fala szturmowa nie da rady. Tak jest. G to było? G. Rzucam granat! Dobra. I tak wiem, co to się będzie działo, bo oglądałem tego Izaka pierwszy odcinek. Ale więcej nie oglądałem, nie chciałem sobie spoilerować. Dobra. Wchodzę! Śpi? Śpi! Ty też śpi! A tu jest! Jebany! Przepraszam, że tak przeklinam. Daj apteczkę, gnoju. To rzuć. Daj mi ją. Leci. Zapomniałem. Press F to pay respect. O mordę jebane. Zaraz zdechnę. A tędy. To jest mój. Dobra. To jest ostatni? Pomocy, proszę! Cholera, swojego zabiłem. Ach, chuj ci na ryj. Nie, dobra, ja się będę wczuwał w tą rolę. G to jest, ciągle zapominam. A ty dok. A nie, to mój! Ojej, 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 ojej. Jedz. Zjedz. Rzucam granat! Idą na nas! Tutaj jest gnój. To jest mój, kurde, Turner! Turner znaczy. Turner. Wszystko w porządku? Już dobrze, dzięki! Teraz się nie dałem dobrać. Oho! Ulala. Tam jest, no i tam jest. Tam jest. I tu. Ale buły się dają. Łatwa ta gra. To jest mój, nie dam się nabrać. To też jest mój. To przeładuj. A to nie był ostatni jednak. O,
Press F to pay respect. Dobra, Zussman! Jeszcze jeden! Damy radę! Damy. Nie, ja nie idę w lewo, brzydzę się lewactwa. Dobra. Jezus! Żryj go z biedaku. Tam jest. Ej, przecież! Dobra. A u góry jest! O kurde! Nie spodziewałem się go tam. Prawdziwy snajper. To daj. Sobie zjem. Zjem apteczkę. Co jest? Co? F! Press F! Press F! Press F! Respekt! O! Dobra. Dobrze jest. A nie! To jest ta scena! Nie! Ale mam dreszcze, nie? Co? F znowu! F! Druga ręka lepiej będzie. C! Ja pierdolę. Chuj ci na ryj, szwabie głupi. Głupi szwab. Dalej, stary! Nie mogę iść. Zussman, żyj. Zabierz mnie stąd, kurwa. Żyj. Stąd, trzymaj się. Co? S, dobra. Lecimy z tematem. Mogę strzelać? Nie mogę strzelać. Co jak mnie zaatakują? Mógł to patrunkowy. No i co mam? A, dobra. Idź sobie. Znajdźmy osłonę! O nie! Zbyt wiele. Ale oni są na strzała. Czemu to? Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto! Moja mama tak mówi, kiedy wchodzi do mojego pokoju. Palcie się, Żydzi! Głupie, szwabscy! Bardzo dobrze! Tracę zbyt wiele krwi. Trzymaj się! Tam szwaby były, jak chcę ich zabić. Nie wychylaj się! O Jezus! O! Oberwał, ruszamy! Dobrze ci idzie. Ruszajmy się! Raniono cię, użyj S. Znaczy sześcia, nie S. Kurwa! Co? G! Spierdalaj! Czemu się z tego śmieje? Tu powinienem walczyć o życie! Dobra, lecimy dalej. Co? Jezus! Żryj apteczkę. Przyciskaj ręce do rany! Już niedaleko! Pośpiesz się, ruchy! A to moje, dobra. O, w mordę. Już się zesrałem. Dobra, trzymaj się. Sanitariusz! Potrzebuję morfiny. Szczepionka na koronawirusa. Tylko tu nie mdlej. Czekają na nas dziewczyny w Paryżu. Serio? Pewnie, że tak. Dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz?
No nie jedzę. I tak się widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie, nie, nie. Tylko mi tu nie mdlej. Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Nie, nie powinienem się śmiać, ale kocham, jak oni przeklinają. No. Zajmę się nim, zjeżdżaj! Dobra, mówisz masz. Aha. Potrzebuję cię, Daniels. Zresztą wiem. Przy farmie wzdłuż drogi stoi niemieckie ciało! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Ruszaliście go! W górę drogi! Idziemy dalej! Sprawdź amunicję i granaty? Aha! Ser, amunicja! Uwaga, Daniels! Nie ma tu żadnych apteczek? Miło by było, jakby było. Daniels! Znaczy ten... Jak on się nazywał? On umiera! Ratuj go! Dobra, nie. Zostawmy ich. Nie psujmy tej fabuły. O, Zussman się nazywał, tak. To było bardzo skomplikowane. Lecimy. Śpi. A! O Jezus Maria, skąd? No ja nie wiem skąd oni strzelają. Żryjcie granat wtedy. Chuj wam na ryj. Tam widzę jednego. O! No wychyl się, wychyl. Kurde, myślę, że to płot będzie. Oni śpią? Już tak. Zaraz amunicja się skończy. O! Apteczki, 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 apteczki! O! Jest była! Jest była! Co to jest? F! A, znajdźka! O Jezus! Gdzie on jest? No gdzie on był? Za ciemno. Skąd się tam w ogóle wzięli? Jak oni ich wpuścili? Co? Aha! To fajnie wiedzieć. Ja pier... Kurde, bele! Mi się amunicja kończy, znaczy ten. Czy to moi? Tak, to moi. Nie, to nie są moi. To są moi. Nie mogę się zdecydować. W mordę kopane to nie jest dobra decyzja jednak tutaj być. Ja się tu po prostu schowam, wy sobie walczcie. Jak ktoś tu wybiegnie, to po prostu go zabiję. O, tak jak tego frajera. No kurde! Czemu oni mają takie same kaski? To jest mój, kurde! Zaraz znowu swojego zabiję i będzie przypał. Ja pier... Nie, to była dobra miejscówka jednak. I to jest zajebista miejscowa. O Jezus. A nie mam już granatów. To dobrze wiedzieć.
Ale mnie wzięło, żeby tam spojrzeć teraz. Dobra, ja muszę po amunicji iść. O, już koniec? Już koniec? Powiedz, że koniec. Jak? Jak to zrobić? W jaki sposób? Jak? A, F. Widzę, że bardzo lubią przycisk F. Nara. No i bardzo dobrze. Dobra, panowie, zbiórka przy mnie. Pearson, potrzebny mi raport strat. Straciliśmy zbyt wielu ludzi. No, wystarczy kliknąć tylko shifta. Daniels! Myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta, nieźle go powstrzymali. Było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej. Za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz. Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Ty jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Kiel ma głos śmieszny. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie. Nice. O, odblokowano osiągnięcie. Nie wiem, daleko od Teksasu. Może jest to sposób na odbicie Europy, ale jednego jestem pewien. Nie było go dziś z nami na plaży. No to mamy pierwszą misję za nami. Chyba to była misja. O ile tak to się nazywa. No to doświadczony, no dosyć taki... Doświadczony. No mamy 2 na 3 znajczki. Ja na to będę znajczki mówił. Pozdro dla kumatych. Nie wiedziałem w ogóle, że tutaj są owe takie. Więc dobrze wiedzieć. Mamy 40 minut gry, znaczy nagrywania. I dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Lekko tam pomontuję, żeby nie było, nie? Żeby nie było 40-minutowy, tylko jakoś, nie wiem, może 30, może się uda skrócić. I dziękuję bardzo za oglądanie. Następny odcinek może za tydzień. Więc dobranoc wam życzę. Pa, pa. Ale cringe'owe zakończenie. Ja pierdolę.